Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Naszym gościem jest burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Dzień dobry. Pytamy. Dzień dobry państwu, dzień dobry pa mieszkańcom. Dzień dobry, słuchaczom. Dojechał pan bez większych korków? Korkuje się przy cmentarzach? Czy już nie, spokojnie? Nie, już, już, już jest przejezdne i przyjechałem bardzo spokojnie, elegancko, także nie było żadnych, żadnych korków ani, ani po prostu jakichś kłopotów. To wyjątkowy czas w roku, kiedy odwiedzamy groby bliskich, na cmentarzach odbywają się kwesty. Pan także kwestował. Czy są już znane te efekty kwesty? Tak, tak. Ja co roku z małżonką kwestujemy na cmentarzu w Wojniczu organizatorem tych kwestii jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, który, którzy od 30 lat już kwestują, no i zbieramy pieniążki na renowację zabytkowych nagrobków. W tym roku to, co się zdążyłem dowiedzieć, wpłynęło blisko 17 tysięcy złotych, to jest dobry wynik, to jest porównywalny wynik do, do zeszłego roku, także ludzie chętnie E, dzielą się swoim dobrem i, 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 i pieniądzmi, bo widzą po prostu efekty na cmentarzu. Kiedy pan kwestował, tak, były rzeczywiście duże nominały, banknoty? To znaczy, momenty. akurat nie patrzę, co kto wrzuca, ale, no ale, home, ale tak, więcej gdzie? jest, jak to mówię, banknotów niż nominałów. I, i to cieszy, dlatego że, że widać też te prace na cmentarzu. Nagrobki, które 30 lat temu były poddane renowacji. Teraz już po prostu po 30 latach muszą być to ponownie e, zrobione. Dlatego dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wojnickiej za to, że, że, że podjęli taką inicjatywę i, i trwa to do dziś. A jak wyglądał sam dojazd, także miejsca parkingowe czy są wystarczające? No powiem Państwu szczerze, że wybudowaliśmy parę lat temu bardzo ładne parking skate parkowo cmentarza. Okazało się, że jest po prostu, jeżeli chodzi o wszystkich świętych za mały. Za mały, po wszystkich okolicznych dróżkach samochody pozostawiane na bokach. Każdy na ten cmentarz chce przyjść. Mam decyzję drugą. Czekam na pozwolenie na budowę od strony Łukanowi, ze strony południowej. Będę budował drugi parking, ale to, co widziałem, to chyba nawet i ten drugi będzie za mały. Natomiast na normalne uroczystości pogrzebowe czy jakieś świąteczne, to Wystarczająca ilość miejsc parkingowych. Czyli jest. będzie kolejna inwestycja. Tych inwestycji rzeczywiście sporo na profilu facebookowym. Można oglądać, co robicie, co już zostało zrobione. Bardzo ważna inwestycja, bo remont rynku. Pan kiedyś zapowiadał tutaj u nas, że pod koniec listopada będzie finał tych prac, rzeczywiście się uda? To znaczy, myśmy w pierwszym planie mieli, że koniec października, ale z, z uwagi na te przeszkody, jakie na Jakie nastąpiły, czyli grzęzowisko i stabilizacja terenu. Potem ta studnia, którą myśmy odkopali i tego po prostu przerwała nam na, na moment te prace. Musieliśmy ponownie rozpatrzeć wszystkie możliwości, uzgodnić z konserwatorem zabytków, jak to wszystko dali poprowadzić. Mamy do końca listopada teraz, że powinniśmy mniej więcej mieć. Ja przypuszczam, że będzie to dłużej, bo pogoda nam dopisuje, ale mimo wszystko tych prac i na plantach, i na rynku jest bardzo dużo i, i, i nie idzie to i, aż w takim szybkim tempie, żeby nie idzie po, po prostu po, pogonić szybciej. I, I pewnie połowa grudnia na pewno jakoś, ale prosić tylko, żeby. Ta pogoda, taka jak teraz jest, żeby dopisała, żeby nie było przeszkód żadnych, to będzie dobrze. Tak, informowaliśmy, pokazywaliśmy tą studnię, którą udało się wykopać, znaleźć na rynku. Będzie ona jakoś wyeksponowana? Ciekawy, ciekawy, ciekawa budowla, powiem szczerze, że sam parę razy byłem przy tym oglądałem. Jest to precyzyjnie wykonana studnia z cegły. Nie będziemy jej ani niszczyć, ani, ani nic. Będzie wyeksponowana, czyli równiutko na górze płytki innego koloru, zaokrąglone, żebyśmy wiedzieli, że w tym miejscu ta studnia jest. Natomiast jak będziemy kiedyś jakąś bliższą historię poznamy, w których latach mogła powstać ta studnia, najprawdopodobniej jakaś, jakiś, jakiś dekiel ładny brąz, z brązu czy z czegoś z wyrytym rokiem budowy i, i tego niewykluczone, że po kiedyś, po jakichś iluś latach można tą studnię odbudować i pociągnąć po prostu ponad powierzchnię. Naszym gościem jest burmistrz wojnicza Tadeusz Bąk. wracamy do tematu żwirowni nieopodal wsi Sukmanie, Wielka Wieś. Mówiliśmy o tym, że pan odmówił wydania decyzji środowiskowej no wobec tych planów inwestora dotyczących uruchomienia wydobycia kruszywa. Jaki jest ciąg dalszy tej sprawy? Tak, ja odmówiłem, wziąłem po, po prostu pod uwagę protest mieszkańców i prośbę mieszkańców, po prostu, którzy, którzy się nie zgadzali na to i dosyć mocno protestowali. Wiem, że inwestor odwołał się do SKO i wiem też tyle, że SKO odrzuciło moją decyzję, czyli po prostu nie stwierdzili, że po prostu wydałem nie tak błędną, ale ale nie, wszystko wskazywało na to, że powinna być ta decyzja pozytywna. Natomiast mam nadzieję teraz, że w momencie, kiedy przyjdą dokumenty do urzędu, do gminy Wojnicz, będziemy się nad tym mocno zastanawiać, co dalej. Czyli dokumentów jeszcze nie ma. Tak. No i właśnie, co dalej? Co dalej? Będziemy się zastanawiać, żeby zobaczymy, jak SKO uzasadni tą swoją decyzję. I dlaczego nie, nie, nie uwzględnili protestu mieszkańców? Czyli teraz głos należałby do mieszkańców według tej procedury? Nie teraz jaka głos jest? należy do mnie i teraz y, przy ponownym wydaniu muszę się głęboko zastanowić, czy utrzymać swoją decyzję w mocy, choć chyba raczej nie będę tego mógł zrobić, ale, ale zobaczymy, jak to wszystko, jaki przybierze kształt. A pan rozumie te głosy mieszkańców protestujących. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska wody polskie Sanepid, wydały pozytywne opinie y, na ten temat. Mieszkańcy jednak mają wiele, wiele obaw. Mieszkańcy mają wiele, wiele obaw. Ale z drugiej strony, no też takie rzeczy musimy brać pod uwagę. Materiał na drogi, na różnego rodzaju budowle nam jest też potrzebny. Mamy go we własnych złożach, czyli, czyli na terenie naszego kraju. Jeżeli nie będziemy mogli go wy, wy, wydobywać, jeżeli nie będziemy mogli z niego korzystać, no dojdzie do sytuacji, że, że nam tego materiału zabraknie i będziemy eksportować za granicę. Ale no. Takie jest prawo. No, musimy szanować i wolę mieszkańców, musimy szanować i, i wolę e, e, Rdosiu, czy, czy Sanepidu, czy, 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 czy Polskich Wód, dlatego że oni wydali no, opinię pozytywną. Zobaczymy, nie, nie, nie jest nic przesądzone jeszcze, zobaczymy jak, jak to będzie wszystko wyglądać. Na pewno ta sprawa jeszcze będzie się ciągła. Na pewno się to będzie ciągło, dlatego że trzeba, trzeba wszystko, brać wszystko za i przeciw, także e, przed nami e, dosyć poważna sprawa. Głośno o Wojniczu w całej Polsce, w mediach. Czytał pan artykuły, chodzi o lekcje religii. A to to wiem, lekcje religii. Zespół szkół licealnych i technicznych, czyli szkoła prowadzona przez starostwo powiatowe w ostatnim roku od września otrzymała taki duży nabór uczniów do tej szkoły. I żeby po prostu y, nie przeciągać tych lekcji na popołudnie i do późnych godzin popołudniowych, y, pani dyrektor y, porozmawiała z księdzem y, proboszczem o wynajęciu salek katechetycznych, które kiedyś były zbudowane i które są, żeby skorzystać po prostu z tych salek i oczywiście ksiądz proboszcz z tego co wiem wyraził zgodę, i dzieci po prostu mogą się tam uczyć lekcji religii. Media ogólnopolskie podkreślają, że młodzież w Polsce rezygnuje w jakiejś tam części i nie chodzi na religię, a tutaj tak duże zainteresowanie, że trzeba było szukać dodatkowych sal. No powiedzmy sobie szczerze, że dieceza Tarnowska i powiat tarnowski to jest, to są mieszkańcy, to jest, to jest bardzo katolicki. My nie narzekamy tu, jeżdżę po, po, po kraju i widzę na brak ludzi, brak wiernych w kościołach. Natomiast, jeżeli chodzi o wojny, to pod tym względem nie ma najmniejszego problemu. Ja uważam, że jeżeli jest i, i były te salki takie do wynajęcia, a dzieciom można skrócić lekcje, lekcje to dobrze się stało, że, że pani dyrektor poprosiła i że korzystają z tych salek. Ja uważam, że. że Okej, okay, że jest wszystko w porządku i, i niech się dzieci uczą. Wróćmy teraz do tematu inwestycji, jak przebiega remont stadionu Olimpii. Remont stadionu Olimpii jest zakończony. Pierwszy etap elegancki już z widownią, zbieżnią, z tym wszystkim, ale wiadomo było, że podjęliśmy decyzję troszeczkę później o, o, o równaniu płyty boiska i, i w tej chwili tą płytę robimy. Także już jesteśmy po przetargu podpisana umowa. Mam nadzieję, że jeszcze tak e, do końca, do połowy listopada Powinna ta płyta być już pięknie wyrównana. Czy będziemy siali trawę na zimę, nad tym się już wykonawca zastanowi, czy po prostu zrobimy to wiosną, żeby, żeby boisko już po prostu było całkowicie gotowe. Natomiast no, poczekamy chwilę, poczekamy pewnie całą wiosnę, żeby zakorzeniła się ta trawa, żeby ją wykościć parę razy, żeby mogli piłkarze od jesieni wejść na... Te A miłośnicy ceramiki y, tej mozaiki pytają, y, jakie będą jej losy. Wiem, że to pytanie powraca. Nie, ta ceramika to już naprawdę, ale nie no, możliwe, że jest takie nie, niemożliwe, tylko jest zainteresowanie. Tymi pytają. E, jest zainteresowanie z zewnątrz. E, też zgłaszali się chętni, którzy by chcieli tą ceramikę pozyskać. Natomiast e, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wuńskiej, o wspominałem już e, dzisiaj. W sprawie tego kwestowania wyszło z pomysłem, żeby po prostu przekazać po prostu im, żeby to zachować w wojniczu i teraz czekamy i, i oczywiście, że otrzymali taką zgodę, ona jest pięknie złożona i, i zabezpieczona i otrzymali taką zgodę, także teraz tylko pomysł w którym miejscu i gdzie ją przykleimy żeby po prostu uwidocznić to co było u nas w Wojniczu. Czyli do tego tematu też będziemy jeszcze, jeszcze wracać, jeszcze, tak. tak. Ale wraca również temat remontu pałacu na jakim to wszystko wszystkie etapie. No zima tuż tuż. Ale to, jeżeli chodzi o remont pałacu to tu nie mam obaw żadnych dlatego że prace idą. Najprawdopodobniej zdążymy przed tymi mrozami dlatego że cała stolarka już jest gotowa, przywieziona i w tej chwili będą wszystkie okna wymieniane. W momencie, kiedy już to zrobimy, będziemy po prostu pięknie tynkować na zewnątrz, i te prace, które były przewidziane do, do ukończenia, powinny być ukończone. Nikt mi nie zgłasza żadnych innych problemów z jakimś opóźnieniem. A prace na drogach? Prace na drogach trwają i tu też trzeba podziękować za pogodę, dlatego że dosyć długo bardzo dużo dróg, bardzo dużo dofinansowej dostaliśmy, jeżeli chodzi o fundusze zewnętrzne w tym roku. Dosta otrzymaliśmy i na drogi przeznaczyliśmy blisko 20 milionów złotych. To są ogromne środki, na które, które musimy przerobić. I jeszcze, jeszcze, jak tu mówią, maszyny i, 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 i wszystkie inne urządzenia są na terenie gminy Wojnicz. I, e, robimy droga po drodze. Jeszcze mamy jedną długą drogę do zrobienia, i to też dzięki panu premierowi dostaliśmy z rezerwy ponad 2 miliony złotych na ulicę świętej Kingi, czyli z Wojnicza aż do Radnaw. Termin zakończenia 4 grudzień. Też mnie firma, która wygrała przetarg zapewnia, że zdążą zrobić, bo oczywiście my się pytamy o, o, o te inwestycje. Także jeżeli chodzi o drogi, zrobimy, robimy bardzo dużo. I oczywiście samych środków, których w tym roku dostaliśmy z zewnątrz bardzo dużo. Z rezerwy premiera i, i z Urzędu Wojewódzkiego i teraz ostatnio. Bardzo miła wiadomość przyszła, jeszcze na sam koniec, że otrzymaliśmy po prostu z rezerwy premiera pieniążki na zakup samochodu strażackiego średniego dla OSP Olszyny. Jesteśmy w trakcie rozmów z firmami, które robią te samochody, bo, bo trzeba powiedzieć szczerze, że, że to wszystko musi być skończone w tym roku. A jak będziecie obchodzić 11 dzień listopada, święto odzyskania niepodległości zbliża się. Flagi już powiewają w Tarnowie, tarno pierwsze niepodległe, tak. a samorządy w regionie przebieżają się do obchodów uroczystych. Tradycyjnie jak co roku bardzo serdecznie zapraszamy na mze świętą, mszy przejście, pochód, pod pomnik niepodległości na rynku w wojniczu, tam złożenie kwiatów i, i, i odegranie hymnu. Także bardzo serdecznie mieszkańców zapraszam, wszystkie dzieci szkolne, przedszkolne. Zawsze było tak pięknie, miło. Mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Pytamy samorządowców o ich plany, bo jesteśmy w tej powyborczej rzeczywistości, ale no, już chyba pomalutku. Samorządowcy myślą o kampanii, jeżeli będą startować. Myślę, że mieszkańcy chcieliby wiedzieć. No na pewno, tylko że to jest troszeczkę za różne. Nie mogę, nie mogę po prostu jednoznacznie teraz odpowiedzieć na to pytanie, natomiast prac do zrobienia jest bardzo dużo, pomysłów też i, 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 i trzeba byłoby się głęboko nad tym zastanawiać, zastanowić co, co dalej. Nie wykluczam takiej możliwości, natomiast na pewno jeszcze zawczas, żeby na ten temat rozmawiać. Czyli do tego tematu wrócimy. Wrócimy. Naszym gościem był burmistrz wojnicza Tadeusz Bąk. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę.